Witam serdecznie moich drogich facebookowych przyjaciół. W związku z tym, że większość Was, których mam w znajomych na Facebooku, to są osobami albo ex świadkami Jechowy, czyli byłymi świadkami Jechowy, albo osobami, które utożsamiają się z którąś z denominacji chrześcijańskich powiedzmy z nurtu protestanckiego, no ale są też wśród Was i baptyści, no i inni ewangeliczni chrześcijanie, no jest też troszeczkę takich osób, które um, są adwentystami dnia siódmego albo utożsamiają się z, nur z nurtem adwentystycznym. Ogólnie jest więcej osób w moich znajomych, wśród moich znajomych osób wierzących niż niewierzących, utożsamiających się z, z chrześcijaństwem. I o czym chcę, chcę mówić? Przeczytałem niedawno taki komentarz pewnej osoby, która wydaje mi się, że utożsamia się z nurtem Adwentystycznym, natomiast jest też sporo osób z innych nurtów chrześcijańskich, którzy wyrażają ten sam pogląd. Ona tam napisała, już nie, nie pamiętam pod czym, w komentarzu, że ona dziwi się w ogóle, że chrześcijanie wierzą w jakieś teorie spiskowe, że światem rządzi jakiś spisek i tak dalej, i tak dalej, no i że ona się z tego powodu dziwi. W związku z tym chciałbym właśnie do takich osób nagrać tych, tych kilka słów i zwrócić uwagę na wypowiedzi Pisma Świętego. Bo jeżeli jesteś osobą, która uważa siebie za osobę wierzącą, a jednocześnie wykpiwasz tych, którzy, którzy mówią o tak zwanych, tak zwanych teoriach spiskowych, no to nie jesteś chyba w pełni świadoma, o czym mówi Ewangelia, o czym mówi Pismo Święte. Bo kiedy zaczynasz czytać Ewangelię, to już na samym początku, chociażby, chociażby, szanowny, czy szanowna, Ewangelii, Ewangelii Łukasza, w czwartym rozdziale jest jak żywo, jak żywo teoria spiskowa musisz się zastanowić teraz ja, ja, ja odczytam tą teorię to nie jest teoria to jest prawda to jest praktyka to jest spisek tak jak go nie, niektórzy yy, na, nazywają y, spiskowa teoria dziejów ale to nie jest teoria przynajmniej dla ciebie to nie powinna być teoria to powinna być praktyka jeżeli ty wierzysz w Chrystusa. I nie powinieneś w taki sposób podchodzić do, do, do rzeczy, wykpiwać osoby, które, które mówią o tej spiskowej praktyce. O co chodzi? Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, od piątego. Nie będę całej tej relacji czytał, bo ci, którzy wierzą, którzy są osobami wierzącymi. No to znają tą relację. Odczytam, pozwólcie, kochani, tylko trzy wersety. Czwarty rozdział, piąty, szósty i siódmy werset. Może najpierw tylko dla tych, którzy może z grona moich przyjaciół są niewierzący, albo nie znają Ewangelii, albo nie czytają Ewangelii. To tutaj pisze, że na początku, kiedy Chrystus. Stawił się do dyspozycji, że tak powiem, po, po swoim chrzcie, żeby wykonać to, z czym został posłany, no to był 40 dni na, na pustyni. I kiedy 40 dni pościł, przyszedł do niego przeciwnik Boga. Pierwszy anarchista, który sprzeciwił się Bogu i odmówił Bogu, że tak powiem poparcia i posłuszeństwa Bogu, przyszedł anarchista, którego my nazywamy, a i pismo nazywa go szatanem, diabłem, czyli potwarcą i przeciwnikiem. Przyszedł do, do Chrystusa i wystawił go na pokusę. I między innymi... To, na co chcę zwrócić uwagę w związku z tymi tak zwanymi teoriami spiskowymi. Powiedział do niego tak. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował: Tobie dam całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana. I daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie Twoje. Słuchajcie, szanowni wie wierzący, no teoria spiskowa w czystej postaci, pokazująca, że nad tym światem, nad politykami jest inna struktura władzy. W tym wypadku władzy z dziedziny duchowej. Dziedziny duchowej, bo przychodzi stworzenie boże, które zbuntowało się przeciw Bogu, które na początku wykonywało wolę Boga, kiedy zostało stworzone, ale później urosło w dumę i w pychę, i powiedziało, co ktoś ma mówić, jak ja mam żyć, i dyktować mi, czy mówić to jest dobre, to złe. Ja sam będę decydował o sobie. I w tym buncie. Również zwiodło ludzi już na początku, w ogrodzie jeden, ale to już tu bym musiał szerzej o tym mówić. Ta zbuntowana istota przychodzi do Chrystusa i mówi, że wszystkie królestwa należą do niej, zostały przekazane jej i daje je komu chce. Czyli pierwsza zasadnicza kwestia jest struktura władzy. Ponad wszelkimi władzami, i jednocześnie ona daje władzę nad poszczególnymi państwami i królestwami, bo zostały mu pokazane różne królestwa Chrystusowi, i mówi: Dam tobie tą władzę, jeżeli pokłonisz się, czy jeżeli uznasz mnie za, za tego, który ma prawo mówić tobie, co jest dobre, co jest złe, jeżeli uznasz, że ja jestem władzą zwierzchnią nad tym wszystkim. No, teoria spiskowa w, czy, w czystej postaci. Popatrzcie, ten przeciwnik daje władzę. Czy uważacie, że on przestał już dawać władzę teraz, jeżeli jesteście osobami wierzącymi? No bo inna kwestia z osobami wśród moich znajomych, którzy są niewierzący, czy z, osoby, z, z osobami powiedzmy, E, katolikami, których serdecznie pozdrawiam, moich przyjaciół, którzy nie wnikają głębiej w przesłanie Ewangelii, no to oni mogli, mo, mogą na to zapatrywać się inaczej. I trzeba by wyjaśnianie tej kwestii rozpocząć od samego początku, od buntu w ogrodzie Eden. Ale Ty, jeżeli wierzysz w to, o czym mówi Ewangelia, no to jak możesz mówić że ludzie, którzy wierzą w te tak zwane teorie spiskowe, to są nienormalni. To jest nielogiczne. Twoje myślenie jest totalnie nielogiczne. Szanowny, zdecyduj się, czy wierzysz w to, co mówi Ewangelia, czy jesteś totalnie sceptyczny do wszystkiego, bo to jest naiwność, jeżeli Ty uważasz, że politycy są krystalicznie czyści. I nie ma tych, którzy naprawdę trzymają władzę i nimi rządzą. To pismo, które Ty czytasz, mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I przecież Ty musisz wiedzieć, że naprawdę władzę trzymają ci, którzy mają władzę nad pieniądzem którzy mają pieniądze. Tutaj można by dużo na, na ten temat mówić, ale to jest przecież jasne i logiczne. Tym bardziej. Że Księga Objawienia w drugim rozdziale, przeczytaj całą Księgę Objawienia, przeczytaj drugi rozdział, już tu nie będę cyta, yy, czytał tego wersetu, zacytuję go. Pisze, yy, Chrystus do jednego z ówczesnych kościołów, czyli eklezji w języku greckim, zgromadzeń, mówi, Że wiele wycierpiałeś od tych, którzy mówią sobie, że są Żydami, a nimi nie są. Są synagogą szatana. I niektórzy uważają, że to było skierowane do chrześcijan w pierwszym wieku. Że teraz taka synagoga, czyli taki kościół, takie zgromadzenie wiernych, wierzących w szatana i podporządkowanych jemu nie, nie istnieje. Jak możesz w taki sposób myśleć, szanowny? Przecież pismo jednocześnie Apokalipsa mówi, że w czasach ostatecznych miał zstąpić na ziemię szatan pałający wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu do zakończenia jego rządów, czy do uwięzienia go, bo najpierw ma zostać uwięziony na, na tysiąc lat. I kiedy wstępuje szatan i ma wielką władzę, to ty uważasz, że synagoga szatana nie istnieje, tylko że istniała w pierwszym wieku. Bardzo Was kochani przepraszam za takie moje troszeczkę emocjonalne słowa i takie emocjonalne wystąpienie. No ale ja, ja się dziwię takim osobom wierzącym, bo nie dziwię się niewierzącym. Nie dziwię się niewierzącym, którzy w taki sposób mówią. Ale Ty, jeżeli jesteś osobą wierzącą, to jak możesz wykpiwać tych, którzy mówią o tak, o tak zwanych teoriach spiskowych? To nie są teorie, to jest praktyka spiskowa. To jest praktyka spiskowa dziejów. O tym mówi Ewangelia, że władza nad ludźmi jest sprawowana z ponadziemskiego źródła, z innego wymiaru, i jednocześnie mówi, że stworzenia z innego wymiaru. Zbuntowane przeciw Bogu, które najczęściej na, nazywa się a, aniołami, no ale anioł to jest po, po, posłaniec, więc ja mówię o, o stworzeniach, one nie, nie służą Bogu, są, są po, posyłane przez przeciwnika Bożego, czyli mo, można by nazwać je posłańcami czy aniołami diabła, że oni sprawują władzę, ale jednocześnie władza, władza przekazywana jest ludziom, Łącznie z pieniędzmi. I oni w ten sposób trzymają w karbach, w karbach politykę i po polityków. To jest władza, która dominuje na, nad politykami. Jeżeli ty zastanawiasz się, dlaczego ten polityk zachował się w taki czy w inny sposób, on ma jakieś wytyczne z, z większego źródła. To jest właśnie to źródło. To jest źródło osób, Ludzi, których może tobie się wydawać, że oni są ludźmi niewierzącymi, ale mającymi tylko pieniądze. To najczęściej są osoby, które wyznają kult. Jest to kult lucyferiański i nawet jeżeli ktoś wśród nich, w obrębie tej grupy, tej struktury, będzie sceptyczny albo niewierzący. To porządkowuje się tej strukturze władzy i, i toleruje ich wiarę. Dlatego, że chce mieć pieniądze, bo kocha pieniądze. I taka jest prawda. Dlatego, podsumowując, jeżeli jesteś osobą wierzącą, no to trudno, żebyś wykpiwał tych, którzy mówią, kto tak naprawdę rządzi światem. No. może to są jednostki, zauważyłem, że wiele osób wierzących osób myśli jednak myśli jednak podobnie to jest szerszy temat nie będę go tego omawiał tutaj, tego tematu, ale jeżeli Bóg pozwoli, omówię go omówię go już, że tak powiem, do połowy nagrałem taki materiał, który umieszczę na moim profilu YouTube'owym, Jak Berejczycy. Zamierzam tam go umieścić, ale mam ogromne wątpliwości, czy on stamtąd nie zostanie usunięty. Bo takie materiały zostają usuwane. Widzicie, gdyby to było to, o czym ja chciałem powiedzieć. O, o czym tylko tu zaznaczyłem, temat byłyby głupie i naiwne, to nie byłyby cenzurowane, nie byłyby usuwane, tylko powiedzmy w większym stopniu byłyby wykpiwane. Ale one są wykpiwane, ale jednocześnie usuwane. To, to daje do, do myślenia. Dziękuję za uwagę, za cierpliwość. Cenię sobie y, przyjaźń z Wami, że jestem w gronie Waszych znajomych na Facebooku. Bardzo serdecznie i gorąco Was pozdrawiam. Wszystkim Wam, wierzącym, niewierzącym, błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.